bliżej nas Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Nasz dzisiejszy gość karierę sportową rozpoczynał w wieku 16 lat. Był trzykrotnym medalistą Mistrzostw Polski, medalistą Mistrzostw Świata i kilkunastoletnim reprezentantem Polski. Startował w lidze angielskiej, wychowanek Śląska Świętochłowice i z tym klubem był najdłużej związany, choć startował też w innych polskich klubach. Tak w największym skrócie można scharakteryzować karierę tego sportowca, bo gdyby mówić o wszystkich osiągnięciach, to pewnie nie starczyłoby nam czasu antenowego. Nasz gość Paweł Waloszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, wizyta nieprzypadkowa, bo ostatnio Polski Związek Filatelistów, oddział w Chorzowie, wydał znaczek z Pana wizerunkiem i takie medale okolicznościowe, które tutaj znalazły się na naszym stoliku. Jak Pan odebrał pomysł właśnie w taki sposób uczczenia mistrza? No, ja zostałem zaproszony na tą wystawę całą tych filatelistów i przy tej okazji zostały mi wręczone te medale, co mnie mile zaskoczyło, bo to dla mnie była niespodzianka. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego dostanę od strony filatelistów, bo poprzednio dostał Gerhard Cieślik coś takiego. No, w tym roku ten zaszczyt dosięgnął mnie i ten medal otrzymałem ja. Czyli mam rozumieć, że Pan nie wiedział o tym, że coś takiego się kroi? Nie wiedziałem w ogóle. Ja tylko wiedziałem o tym, że zostałem zaproszony na tą imprezę całą, ale że coś takiego się dostanę i że coś takiego zostanie przekazane mnie i uhonorowanie na znaczku czy na tym medalu, byłem mile zaskoczony. No właśnie, tu mamy, że pozwolę sobie sięgnąć po ten medal. Paweł Waloszek, świętochłowicki, mistrz czarnego sportu. Nie wiem, do tej kamery chyba będzie łatwiej. Bez wątpienia tak jest, jak tu jest napisane. Na awersie tego medalu znajduje się 700 lat miasta Świętochłowice. To takie dwa w jednym, uczczenie urodzin miasta i uczczenie też legendy sportu żużlowego ze Świętochłowic, Pawła Waloszka. No właśnie, medal, pocztowa kartka, znaczek w komplecie można było kupić na ostatniej wystawie, która odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury. Można te znaczki nadal jeszcze nabyć i te kartki pocztowe, medale niestety nie, bo to jest coś okolicznościowego i tylko wydane w niewielkim nakładzie. Ja chciałbym porozmawiać o Pana karierze, bo bez wątpienia tych medali by tu nie było, gdyby Pan kiedyś nie rozpoczął swojej przygody z czarnym sportem. Jak teraz Pan wspomina te początki, można to w ogóle porównywać, wraca Pan do tamtych czasów? No tak, ten okres czasu, jak ja rozpoczynałem, to dla mnie to była frajda, żeby w ogóle siąść na motocykl, zacząć jeździć. No i wiadomo, przy tej okazji, jak już rozpocząłem tę karierę, miałem tu możliwość zwiedzenia trochę tego świata i to człowieka trochę pociągało i dbał o to, żeby jak najlepszą formę uzyskać, żeby jak najlepsze wyniki, bo to pozwalało mi na kontynuację zwiedzania świata. No właśnie, ale wtedy sport, myślę, że Pan się zgodzi, wtedy sport i teraz to jest zupełnie inna bajka, żużel także i każda inna dyscyplina. No, nie wiem, czy to w ogóle da się porównać. No, w tym okresie czasu to sport to w zasadzie był jako sport amatorski. W tej chwili to jest sport czysto zawodowy. Także warunki, które są w tej chwili, są całkowicie inne niż te, które były w tym okresie czasu, jak ja startowałem. No właśnie, niektórzy twierdzą, rozmawiając o Pana karierze, że Pan urodził się chyba trochę za wcześnie. Czy Pan się z tym zgodzi? No możliwe, że trochę za wcześnie, bo w tym okresie czasu teraz, gdyby się jeździło, no to człowiek by może inaczej do tego podchodził i inaczej by sobie to ułożył, te całe życie. No właśnie, wtedy było wielu wspaniałych zawodników, Pan ze Świętochłowic, kilku jeszcze innych także ze Świętochłowic zawodników, ale ogólnie rzecz biorąc polski żużel miał się całkiem nieźle. Później, kiedy ci starzy mistrzowie, w cudzysłowie, zakończyli swoją karierę, były takie lata chude. Pojawił się Tomasz Golob, on ciągnął jakby tą żużlową maszynę, ten żużlowy pociąg i teraz znowu żużel staje się wizerunkiem sportów w Polsce. To dobrze? Chyba dobrze i myślę, że ten nasz sport żużlowy
coraz więcej zdobywa tych zwolenników, sympatyków, bo okazuje się, że kiedyś potęgą tego sportu była Anglia, no ale teraz widzę, że najwięcej zawodników lubi jeździć u nas w Polsce, ci zagraniczni, jest ich bardzo dużo, co kiedyś było nie do pomyślenia. W ten czas myśmy wyjeżdżali za granicę, żeby osiągnąć jako takie wyniki, no a w tej chwili widać, że zagraniczni zawodnicy lubią startować w naszym kraju. No właśnie, pan startował też w lidze angielskiej i wtedy mówiło się, że jeżeli chce się zostać mistrzem świata, to trzeba startować w lidze angielskiej. Czy rzeczywiście tak było? No trzeba było startować, bo tam są tory całkowicie inne. Jest tor, jak się rozpoczęły zawody, to był inny, jak się kończyły zawody, to był inny. Bo te warunki atmosferyczne, które tam bywały, no to na to właśnie wskazywało, że zawodnik musiał się dostosować do torów bardzo przyczepnych i później, gdy już ten okres tego połowa meczu minęło, to te tory stały się bardzo śliskie. No i bardzo techniczne tory. No i właśnie, i to też świadczy chyba o tym, że kiedyś, żeby zostać mistrzem, trzeba było startować w lidze angielskiej. Teraz można, myślę, że można śmiało powiedzieć, żeby zostać mistrzem, to trzeba startować w lidze polskiej. I to też pokazuje, jak zmienił się w przeciągu tych kilkudziesięciu lat żużel, jak zmienił się sport. Pan był fenomenem pod wieloma względami, między innymi też takim, że startował pan w zasadzie dobiegając pięćdziesiątki. No tak, 47 lat. To, że dosyć długo jeździłem, bo jeździłem ponad 40 lat na tym torze. Jedynie w tej chwili, co rekord pobił Huszcza. Ale wszystko w rodzinie. Wszystko w rodzinie. On tylko chciał to udowodnić, że będzie dłużej jeździł ode mnie i to mu się udało. No właśnie, ale kiedy pan kończył, zresztą myśmy o tym mieli też okazję rozmawiać, to łezka się kręciła, bo wiem, że pan jeszcze chciał startować. No chciałem startować, no ale wiadomo, działacze i lekarze już też raczej, ażeby zaprzestać jazdy, żeby dać sobie już temu spokój, wystarczy tych lat startów na tym torze. Ale nie rozstał pan się z żużlem, został pan trenerem. Zostałem trenerem przez jakiś okres czasu, ale później wiadomo, jakie tu były warunki klubowe, że nie było odpowiednich sponsorów i ten klub powoli zaczął upadać. No i doszło do tego, że w tej chwili nie mamy tej sekcji u siebie. Ogląda pan się żużel w telewizji? Nie miałem możliwości, bo ja tych kanałów nie mam, a nie wiem, w ogóle te sportowe kanały, zresztą ja bardzo mało patrzę na telewizję, najwięcej tylko na te dzienniki, tam na jakieś programy muzyczne, a tak bardzo rzadko, o ile mi się uda na jakiś program sportowy zobaczyć, no bo ostatnio były te skoki, nie? Są pokazywane w tych normalnych programach naszych sportowych i żużel, no to jest okazja, to się spogląda. A na stadionie żużlowym pan czasami jeździ? Czasami jeżdżę, ale rzadko. Byłem w zeszłym roku dwa razy w Opolu, bo akurat była okazja. No i a tak poza tym w Częstochowie też byłem. Także w tej chwili bardzo mało jeżdżę i nie ma już tej możliwości takiej, bo to jednak trzeba trochę do tych odległych miast jechać. No właśnie, mimo że wydawałoby się, że Rybnik całkiem jest niedaleko, czy Częstochowa, czy Opole, tak jak pan wspomniał, to jednak no, mimo wszystko jest to jakieś przedsięwzięcie, bo trzeba pojechać więcej, troszkę tego czasu znaleźć. Gdyby w Świętochowicach był żużel, wtedy mam nadzieję, że byłby pan częstszym gościem na stadionie. Tak, to na pewno, bo to jak na miejscu by było i człowieka by ciągło do tego. Jakby tu jakieś zawody czy treningi były, no to jednak ciągnie i chciałby zobaczyć, jak to w tej chwili w ogóle
prosperuje w tej całej żużelni. Bo to, co się tylko widzi w tej telewizji i to, co się słyszy, no, wiadomo, jest całkowicie inne podejście teraz do tego sportu żużlowego. No właśnie, pana zdaniem, no trudno nie zapytać, jeżeli pan gości w naszym studiu, jest taka okazja, czy żużel do Świętochowic w ogóle ma szansę powrócić, pana zdaniem? To jest trudne pytanie, a jest związane to z tym, ażeby uzyskać odpowiedniego sponsora, żeby ułożył na to, ażeby ten sport żużlowy powstał. A w tej chwili takiego sponsora nie mamy, bo nie ma tych zakładów pracy. No właśnie, jest to problem, aczkolwiek patrząc po miastach sąsiednich widać, zresztą w całej Polsce jest taka tendencja, że dużo sponsorów jest w danym mieście spoza tego miasta, więc to też jak gdyby jest sport ponadregionalny, ogólnopolski, a także czasami polskie kluby sponsorują firmy zachodnie, więc to już też pokazuje, jaki teraz jest zakres działania marketingu takiego klubu i że w zasadzie klub to już nie stowarzyszenie, a to firma, ale ja chciałem zapytać o takie właśnie przypadki, jak ostatni finał Falubazu z toruńskim zespołem, bo wtedy rządzi pieniądz. Rzeczywiście widać, że ten pieniądz ma duże znaczenie i wyobraża pan sobie taką sytuację, jak pan startował, że jakaś drużyna nie wyjeżdża na tor, bo nie ma składu? Takiego przypadku nie było, zresztą myśmy też jeździli i zawodnicy tej klasy co golu też mieli kontuzję. I były zawody, które decydowały o pozycji danego klubu, ale do takich sytuacji nie dochodziło. Bo zawodnik jeden, czy tam dwóch zawodników nie startuje, to przecież nie można odwołać zawodów. Także to było dla mnie zaskoczeniem, że coś działacze Torunia na takie coś się pozwolili. Nie wiem, co chcieli tym uzyskać. No właśnie, i to też pokazuje różnicę pomiędzy tym sportem żużlowym, kiedy pan jeździł, a tym sportem żużlowym teraz obecnym, teraźniejszym, że jednak wtedy liczyło się coś więcej niż pieniądze, których nie było za wiele, bo szczerze powiedziawszy, no pan jako sportowiec no niewiele chyba dorobił się na torze. No to na pewno, ale regulamin sportowy w tym okresie czasu był dużo rygorystyczny niż w tej chwili, bo w tej chwili widzę, że kluby się pozwalają na dużo rzeczy, które w tym okresie czasu, jak ja startowałem, to na pewno by nie doszło do tych sytuacji takich jak to właśnie ten mecz Falubas i Toruń. No właśnie, finał miała być wielka sportowa uczta, wyszło inaczej. To chyba źle świadczy o sporcie żużlowym, który jest w Polsce szalenie popularny. No tak, ale ten sport w dużej mierze są winni działacze sportowi tych danych klubów. Oni myślą, że im wolno wszystko. No właśnie, a zawodnicy w całej tej machinie no niewiele mają do powiedzenia, bo są obarczeni zapisami kontraktowymi i tak to niestety bywa. Ten nowy sezon, pana zdaniem, będzie należał do polskich zawodników? No, prawdopodobnie tak, no ale będzie bardzo ciężko, bo jednak obcy zawodnicy, którzy startują też, widać, że są wielką konkurencją dla naszego sportu. No właśnie, zna pan Marka Cieślaka, pozwolił sobie na odważny ruch, nie stawiając Tomasza Goloba do składu na finał drużynowego Pucharu Świata i okazało się, że drużynowych mistrzostw świata i okazało się, że Polacy są w stanie wygrać. To chyba dobrze świadczy o naszym zespole. No to jest, trzeba tylko pochwalić Marka Cieślaka, że na takie coś się zdecydował, bo nie ma zawodnika, który ma wpisane, że musi zawsze wygrywać. I może mieć taki okres czasu, a Marek to wyczuł akurat, że Golub w tym okresie czasu nie miał tej formy, co powinien mieć. I postawił na innych młodszych zawodników, którzy okazali się w tym okresie czasu lepsi od niego. I to była bardzo słuszna decyzja. Na taką decyzję to jednak trzeba mieć konkretne predyspozycje, ażeby coś takiego podjąć. No a Marek Cieślak to okazuje się, że
nie ma dla niego trudności. No właśnie, miał nosa, chociaż komentarze po decyzji, po ogłoszeniu składu nie były dla niego przychylne, ale jak zawsze został przy swoim, opłacało się. Choć gdyby Polacy wtedy nie zdobyli złotego medalu, to kto wie, jakby się to dalej potoczyło. No to jest normalnie u nas na porządku dziennym, że dobrze, że się to udało, że ten wynik został osiągnięty. Bo wiadomo, jakie koty by w tym czasie na niego, na Marka Cieślaka by rzucali. I wiadomo, wynik robi swoje i to jest w pewnym sensie dla niego duży plus, że jednak on umie ten zespół zmobilizować i ma tą tendencję wyczucia w danym czasie, którego zawodnika trzeba postawić. Na zakończenie, panie Pawle, gdyby pan dzisiaj dostał propozycję współpracy w celu powrotu żużla do Świętochłowic, to przyjąłby ją pan? No, może jako to, do pomocy, bo tak, żeby to prowadzić, czy coś tam, to byłoby trudno. To trzeba mieć ludzi, odpowiednich sponsorów. Ale do pomocy, dlaczego nie? Fajnie. Trzymamy za słowo. Mamy nadzieję, że mimo wszystko żużel w takim lub innym wymiarze w Świętochłowicach się pojawi, choć sprawa to trudna, skomplikowana. Brak stadionu, brak infrastruktury, a także przede wszystkim brak finansów powoduje, że no dalej jest aniżeli bliżej do powrotu żużla na skały, choć kto wie, wszystko może się zdarzyć w myśl tekstu słynnej piosenki. Moim gościem była dzisiaj legenda sportu żużlowego w Świętochłowicach i nie tylko w Polsce i na świecie, śmiało możemy tak stwierdzić, Paweł Waloszek. Dziękujemy serdecznie za wizytę. Dziękuję. Do zobaczenia, do widzenia.